Przylądek północny leży na wyspie Madeira i często błędnie uznawany jest za najdalej na północ wysunięty punkt Europy. Ponieważ przylądek leży na wyspie, to najdalej na północ wysunięty skrawek lądu stałego Europy leży prawie 5 km dalej od bieguna i jest to przylądek Nordkinn. Na płaskowyżu wystawiono 7 okrągłych płaskorzeźb wykonanych w 1988 roku przez 7 małych artystów ze wszystkich kontynentów. Obrazują one radość, przyjaźń i współpracę. Obelisk upamiętniający Oskara II, króla Szwecji.